Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, Black Auto Cosmetics i preparat do zabezpieczania uszczelek drzwiowych przed przymarzaniem. I teraz tak, co do samego produktu. Widziałeś, że porównałem go z tym dressingiem, który moim zdaniem cena jakość wymiata. To jest to samo co Shy Chemicals, ewentualnie właśnie Black Auto Cosmetics. I teraz tak, jak to ugryźć? No tak, jest tłuściejszy, jest zdecydowanie bardziej rzadki, ale co jest najlepsze w tym produkcie? Butelka. No po prostu ogień. Fenomenalna. Kurczę, no butelka naprawdę bomba. Z tym wycięciem tutaj, no rewelacja, trzyma się ją fantastycznie. Kurde, bomba. Pod tym względem, jak mnie ogląda Tomek z Shy Chemicals, jak możesz, poproszę cię, wyślij mi kilka. Będę bardzo wdzięczny. No rewelacja, rewelacja, naprawdę. Co do produktu, i tu zaczynają się schody. Wali tanim bimbrem. Bimbrem jak bimbrem. Przez tego korona wiadomo, jak chodzi, jeżeli chodzi o IP i wszystkie produkty dezynfekcyjne. Ten śmierdzi tanim royalem, takim właśnie były kiedyś rozdawane, a że pracuje w takiej instytucji, jak pracuję, to tam też był do odkażania rąk właśnie z tym zapachem, więc pewnie IPA się skończyła. Nie było, moim zdaniem, to jest moja subiektywna opinia, to jako bazę wrzucili właśnie to, tragedia. Śmierdzi to niesamowicie, po prostu leży to dno. I teraz tak, osobiście jakbym miał wybierać, wybrałbym dressing do opon. Zdecydowanie fajniej usiadł.
Ładniej go guma przyjęła. Odparował. Tutaj po tym tłustość. Niesamowita. Fakt. Przymarzania nie będzie, wiadomo. Guma go wchłania. Połysk jest... plak, myślę, że przy nim to jest mięciutki. No nie, nie, nie. Ja to zawsze mówię, że dla mnie to, te produkty, kurczę, no nie mają racji bytu tak naprawdę. Bo do uszczelki zarzucasz... A, i to, co zdejmowałem, tak jak widziałeś, to zeszłoroczny dressing. Zeszłoroczny dressing zarzucony. Tamtej zimy. Więc tak naprawdę jak dobrze wydoczyścisz gumę, założysz konkret zawodnika, to masz dwie zimy, a tym bardziej takie zimy, jak teraz mamy, na mięciutko. Więc dobra, no podsumowując produkt. No, bez szału. Dla mnie bez sensu, naprawdę. Do tego jeszcze ten smród. Tragedia. Butelka, ogień. No dla samej butelki po prostu, nie wiem ile on będzie kosztował, nie wiem ile kosztuje, bo go dostałem go za darmo. Dostałem go za darmo, ale produkt w ogóle mi nie odpowiada. Wolę dressing do opon, ale butelka jest naprawdę bomba. No dobra, na pewno będzie coś do wydania tego produktu. Możliwe, że migawka się pojawiła, jeżeli nie, to się pojawi. Z mojej strony wszystko, dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Słuchaj, zapomniałem jeszcze o jednej kwestii. Zobacz, jak wygląda, nie wiem czy to będziesz widział, jeżeli chodzi o produkt, takie tłuste kółeczka, jak w rosole. Kurczę, mam nadzieję, że to widzisz. No. Widzisz czy nie widzisz? Poczekaj. Nie zobaczysz tak. To zrobimy inaczej, słuchaj. Ja tu zaświecę. O, wezmę aparat i ci pokażę, o co chodzi. Poczekaj, odwrócę sobie. O, może teraz. Widzisz takie oka? O, teraz dobrze widać. Jak w rosołku. Takie tłuste i to jest pewnie to, co zabezpiecza. Tak jak widać. I ten właśnie orzeszek leci do ciebie, jak wpiszę stosowny komentarz, który pojawił się w filmie. A teraz do zobaczenia, do usłyszenia. Rzeczywiście, już na serio. Cześć!